Pani marszałek, Wysoka Izbo, panie ministrze. Moja mama ma 86 lat. Urodziła się przed wojną. Ma 2000 emerytury. I mówi do mnie, że teraz jej jest naprawdę dobrze. Tak, nie ma rodziny na swoim. Proszę się nie śmiać z tych ludzi, którzy mają 2000 i potrafią gospodarzyć, mając 13 emeryturę, mając 14 emeryturę i stać ją na wszystko. Stać ją na lekarstwa, stać ją na jedzenie, stać ją na opał. Szanowni Państwo, moja koleżanka po studiach pracowała jako prawnik w Urzędzie Wojewódzkim na początku lat 2000 roku. Za przedszkole płaciła 500 zł, a zarabiała 1300 zł. Proszę pani, nie było bezpłatne, płaciła 500 zł płaciła. Pani minister, panie premierze, czy podniesienie VAT-u na paliwa również podniesie ceny w 2023 roku na paliwa? Dziękuję bardzo.